potem jest katana, normalnie ona taki damage robi. No daj mi to, daj mi, co? O mam, zdobyłem! Witam wszystkich bardzo serdecznie i witam was w tym odcinku z Grounded. W dzisiejszym odcinku z Grounded zwiedzimy sobie dalszą część tego biomu, który jest tam w lewym dolnym rogu. Prawdopodobnie przed tym zanim tam pójdę, będę chciał zrobić jeszcze kilka rzeczy. Zaraz wam powiem jakich, ale jeżeli zdecyduję się po tych rzeczach, żeby nie iść do tego biomu, tylko pójść sobie tutaj pod grilla. Nawet nie wiem, czy jeszcze powinienem tam iść teraz, czy to powinno być tak, że ja po prostu powinienem pójść o tutaj i dopiero później tutaj, czy mogę sobie wybierać? Zgaduję, że raczej mogę sobie wybierać i zgaduję, że raczej nie będę iść tutaj jako pierwsze, tylko bardziej niż tutaj. Wiecie, ten biom jest dość bardziej zabójczy, a tu tam jest zieleń, więc zgaduję, że nie będzie tam aż tak źle, dlatego może sobie pójdziemy tam. Tak zwieźmy sobie trochę ten biom. Bo chciałem odblokować takie rzeczy jak piec i inne tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że nie powinienem tego tak późno w grze mieć, tak jak teraz mam. Tylko przyjść tu już wcześniej pewnie powinienem. Ale teraz jako pierwsze pójdziemy do jaskini podwodnej jeszcze, o której właśnie nie wiedziałem, że istnieje w ogóle. Ale Antar napisał, że w oczku wodnym jest jeszcze jedna jaskinia, czyli jaskinia abominacji. Jest ona ciekawostką i można tam odblokować posąg do wybudowania. Znajdziesz się na ściance pod tą siatką do wody. Przejście jest dość małe. Okej, zakładam, że oczko wodne to jest wiadomo o to, tak? I tu jest taka siateczka właśnie dziwna. Tylko właśnie nie wiem, czego to siatka jest. Chyba siatka, żeby złapać ryby w nią, czy coś takiego. I pod tą siatką niby ma być jaskinia. Zobaczmy, czy tak jest. Chodźmy tam. Ta siateczka jest prawdopodobnie tutaj. Chyba chodzi o tą siatkę, no bo inne siatki raczej tutaj nie ma w całym tym oczku wodnym. Przekazuję, jak tu jestem, to sobie pozbieram lilię, wosk z lilii wodnej, bo mam tego bardzo mało już. Dobra, jesteśmy pod tą siatką i mamy pójść gdzieś na dół. To idę na dół i zobaczymy, czy znajdę tam jakąś jaskinię. I chyba nic tu nie ma, zobaczyć gdzieś przy ściance zgaduję. Tu jak wiecie był ząb, to już go zebraliśmy. Ponoć wejście jest bardzo wąskie, tak? To pewnie jest jakimś takim mega dziwnym miejscu, ciężkim do znalezienia. Staram się tak dokładnie szukać, że znalazłem taką oto dziurę tutaj. I można do niej wejść. I możemy być pod kamieniami. Tylko, że nie chcę tu chodzić, bo jeszcze utknę w jakimś miejscu i nie będę mógł z niego wrócić. Tu nic nie ma, to na pewno nie to jest, tak? Na pewno nie to. Ale śmieszne, że można pod te kamienie wejść po prostu i sobie pływać za nimi. No to jest kolejne takie miejsce, ale no. Te miejsce jest dość duże. Te miejsce jest dość duże. Czy to chodzi o to? Tu jest jakiś kamulec, dobra. No, jest tu bardzo wąsko, nie wiem, czy to o to chodzi. A zobaczmy, może to... Nie no, to nie o to chodzi, wiesz, nie możliwe, jakby to o to chodziło. Jest, znalazłem, to jest to, tak, bo tu jest ta siatka i tu jest taka dziurka. I ta dziura jest duża. I są tutaj głowy... Czemu to są głowy mrówek? Właśnie mało tlenu, dobra, pewnie się po tlen. Dobra, teraz mamy full tlenu, możemy tam wlecieć. Jak będzie ciemno, to odpalę latarkę, jak nie będzie ciemno, to nie odpalam latarki. Co tu się odwala? Czym to są głowy mrówek wszędzie? O co chodzi z tym miejscem? Niech to zostaje w ogóle, tu kiedyś wody nie było, czy coś, jak ktoś to postawił, czy ktoś serio pod wodą przyczepił wszędzie głowy mrówek, wszędzie. Jopitul. Co tu się dzieje? No, to sobie zbieram, te śluzowe coś tam, łodygi. A, tu można wyjść na zewnątrz! O kurde, co to jest? Ej, mogę zebrać te głowy, czy nie? Co to było? O, bo gdzieś na górze, na górze coś się wybuchło. Chyba, mogę je rozwalić? Nie, rozwalić się ich nie da. I mamy tutaj... wioślaraka połączonego z mrówką. Połączonego z larwą, który wystawia rękę i daje receptura na totem obrzydliwości. Co? Wezmę to. Receptura szczegółowo opisująca sposób wykonania ohydnej obrzydliwości. Ja pitole, co się dzieje? Mogę to puchnąć ten kamień z tyłu? Nie, pewnie nie. Ej, o, co tu się odwala? I oni się gapią na niego wszyscy. Jo, jest powalony, co to jest? Co to robi w ogóle? Ej, ale to nie mógł ten naukowiec zrobić, przecież to jest jakieś chore, to jest... Kto to robi w ogóle? To jest jakaś fabuła do tego jeszcze, to jest tak... W ogóle niewytłumaczalne, to jest absolutnie niewytłumaczalne. Tu musiał być jakiś inny ludzi, który zrobił, no i kto to mógł zrobić? Albo tylko te roboty od właśnie tego doktorka, albo sam doktorek, no bo chyba nikt inny zmniejszony tu nie był. To musiał zrobić ktoś inteligentny bardzo, nie? Żeby napisać wiadomość w ogóle. No, ciekawe. Jeżeli macie coś jeszcze tutaj, czego nie zwiedziłem i wiecie pozycję tego mniej więcej, gdzie jest, tak mniej więcej, żeby powiedzieć, to napiszcie, to ja na pewno zwiedzę to i znajdę tę jaskinię i sobie do niej przyjdę i pokażę wam, co w niej jest. Jak coś, to piszcie.
A teraz idziemy jeszcze w jedno miejsce, które nie wiem, czy będzie wymagać pływania, zobaczymy, ale jest takie jeszcze jedno miejsce, które przegapiłem, które jest właśnie blisko głowy mocarza i zaraz wam pokażę, o co w tym chodzi. Totem obrzydliwości. Robi się go niepokojąca i przerażająca obrzydliwość, jaki przyświeca jej cel. Ciekawe, co to daje. Zakładam, że odstrasza coś. Część jest bombardiera, żywaczki czerwonej mrówki, zakrywka wioślaraka, kolec larwy. Dość łatwo się to robi i sobie to zróbmy. Chcę to zrobić, zobaczymy, co to zrobi. Mam nadzieję, że nic negatywnego. Tego gdzie to postawić? Nie wiem, o, gdzieś tutaj niech stoi, o. I sobie to zbudujmy, dobra. Ale obawiam się, że tego nie zrobimy, bo nie mamy jednej części z wioślaraka. Czyli będzie trzeba wioślaraka jednego zebrać. Ale na razie wstawaj, co tam teraz mam. Jak wioślaraka zdobędziemy, to sobie to dokończymy. Trzeba pokonać tylko jednego. Dobra, możemy iść do tego miejsca, a te miejsce jest... Gdzieś jak tu ma obciwać się głowę mocarza, to to miejsce jest gdzieś tutaj, więc albo się wchodzi do tego miejsca, bo to jest jakaś jaskinia taka, albo się do niej wchodzi właśnie gdzieś więcej z wody, gdzie ja szukałem tam, nic nie znalazłem, albo z jakiegoś innego miejsca, zobaczymy. Biorę ze sobą do nurkowania na wszelki wypadek. I znalazłem tu dziurę, ona jest tutaj. No, tu zdecydowanie nie szukałem akurat. Nie spodziewałem się, że w takim oto miejscu to będzie, ale chyba o to jest o tej osobie, co pod tym liściem mówiła, to chyba chodziło i właśnie o to. Dlatego sorry, że w poprzednim odcinku nie ogarnąłem, teraz to już ogarnąłem. Wchodzimy sobie tutaj, nawet chyba nie będę sobie do nurkowania nakładał, bo nie wiem, czy jest sens w ogóle. Tylko tu jest ciemno, to bym sobie nałożył lampę, akurat dobrze, że wziąłem ze sobą lampę. Dobra, jednak może nałożę ten helm, tak na wszelki, te płetwy też niech będzie. Mamy sporo tlenu dzięki temu. I do czego prowadzi ta jaskinia? Płyniemy i wypływamy gdzieś. Co to? Co to? What? Chwila. Zdejmij mi to. Ustawiam poziom wyposażenia. Yo, pitolo, dał ci odkryć czterolistna kończyna. Wykryto mutację źdźbłolitości. Co to jest? Mógł zebrać? Ale ładno. Ale tu pięknie słońce wpada. Kurde, to jest piękne, wow. Co to za mutacja jest? O, to jest ta mutacja. Błolitości. Promyk nadziei w ciemności napewnia cię wolą przetrwania. W twoich oczach liśni blask natchnienia, a wy... W ferworze walki dodajesz ciosy, które można uznać w najlepszym razie za fartowne. Szansa na trafienie krytyczne. No to od razu wywalam... O kurde. Od razu wywalam HP sobie, bo mnie to nie interesuje i mamy możliwość krytowania. Ja pitol, ale kozak. To mi się podoba i to jest w ogóle 1 na 2. Jak się dwójkę zdobywa? Walam z krytami, czy takie coś jeszcze jedno jest? Myślę, że takie coś jedno jest jeszcze, albo po prostu trzeba kryty cały czas nawalać i to się zwiększy po tym level tego. Nie mam pojęcia, ale ciekawe ile to daje procent też. Czy to dużo, czy to jakieś bardzo mało jest, nie? Czy to właśnie się opłaca używać w ogóle? Ale mamy już naprawdę sporo tych mutacji. Zostało nam mało do odkrycia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 to zostało do odkrycia. Ciekawe, gdzie te 9 będzie można odkryć. Dobra, wychodzimy sobie z tej jaskini, bo nic tu raczej więcej. Nic tu więcej raczej nie ma, tak? Mistrzostwo czupsa. No i był skap nowy. Ja bym sobie sprawdził, jak ten skap wygląda, bo ten, który mam teraz, zasłania mi nazwy w craftingu. Dlatego trzeba go zmienić, niestety. No, te niektóre skapy są tak źle zrobione, wydaje mi się. Nie powinno tak być, że nie widać nas w ogóle na skabie jakimś. Dobra, już sobie to zmieniamy na dniowy skap. I ten skap się nazywał Mistrzostwo Czupsa. Oj, nawet ładnie, nawet ładny jest. Dobra, biorę go, lubię takie niebieskie nawet. To mi się podoba, bo jego zostałem na razie. Bardzo mi się ten skap podoba. O, chciałem zrobić leczenie sobie i patrzcie na to! Ta guma służy do robienia potek. Okej, okay. I rodzaj mówi, efekty działają dłużej. Czyli nawet dużo lepsze to jest niż mięsna Bruksela. Dużo lepsze. Okej, okay, to jest naprawdę fajne. Nie wiem jak to długo wydłuża te efekty w ogóle. Ile one trwają, też nie wiem. Ale jest naprawdę spoko, ta guma jest nawet niezła. Ale szczerze myślałem, że tego ma być potrzebne do jakichś innych rzeczy, trochę ciekawszych niż coś takiego. No ale no, dużo powiedzmy jest, jeżeli ona coś się respi, to w ogóle to już spoko jest, nie? O ty gnoj, siema komple... Py gnoju! Dawaj tutaj do bazy mojej! Co? Co on zrobił? Wywalił się na tył! Wywalił się na dupę tutaj, takie... Wywalił się na tyłek i tak jak taka mięsista pupa, tak. Falna asekami. Co to było? Co za dziwny dźwięk? Nigdy się takiego jeszcze nie było w tych, o co chodzi?
W ogóle też Antar pisał, że te sety, które tam pszczoły znalazłem w tym mrowisku, to tam są szkielety w ogóle pozostałych chyba jakichś tam graczy czy coś takiego, coś w tym stylu Antar pisał. A dokładniej, te zgniłe przedmioty to pozostałości po osobach, które tu były wcześniej i znajdźki, jakbyś się lepiej przyjrzał lub wziął pochodnie, to byś zobaczył, że przy tych częściach zbroi w mrowisku były kości i szkielety. To dzięki Antar, ja wtedy nie miałem pochodni, więc totalnie nic nie było widać na ekranie, dlatego nie patrzyłem na nic. Sobie będziemy musieli to mrowisko jeszcze odwiedzić, bo z tego co wiem, to w tym mrowisku też są zęby jakieś do zebrania i trzeba to mrowisko lepiej ogarnąć sobie, ale to później. Ale jak mamy zbroję, to możemy sobie część tej zbroi ulepszyć. Pyk! To możemy sobie ulepszyć na czwarty poziom i to sobie możemy ulepszyć na trzeci poziom. Nie, no ładnie. Ta zbroja jest naprawdę nieźle lepszona. Za niedługo będziemy mieli ją na szóstkę i może nawet w tym odcinku postaram się zrobić z niej szósty poziom. Po prostu pod odcinkiem pofarmię dużo tych lin i pokraftujemy sobie na szósty poziom, bo innych materiałów mamy prawdopodobnie wystarczająco. No może soku trochę nam brakuje, ale to raczej nie będzie trudno wyfarmić. Dobra, lecimy do grilla. Tu mamy dziwne... Co tam się dzieje? Czemu tam tyle pszczół jest? What? No i tam mają ul swój? Jest chyba śpiąca pszczoła? Tak, ale, ale słodka! Ale słodka! Ale słodziak! Ale słodkie dźwięki wydaje, co jest? Ale słodka pszczoła, wow! O ty gnoju, ty jesteś gruby i śmierdzący, ty już słodki nie jesteś. Ale jako słodka pszczoła, jej, jako słodko, nie zrobię krzywdy, nie mogę zrobić krzywdy. Chciałem przestawać, co się stanie, jak ją walnę, czyli wszystkie naraz mnie zaatakują, ale no, nie zrobię tego, ponieważ nie mogę. Zbyt słodka jest ta pszczoła. Też pszczoła zbyt słodkie, kurde, jak jest to słodziaśne, to jest aż niemożliwe. Ja pytam, jak jest to słodkie, o co chodzi? Jesteśmy na górze. Tu jest te stworzenie. Co to za robak dziwny jest? To nie jest trudny do pokonania. Nie, mógłbym z nim powalczyć, ale boję się, że on chyba nie jest szybki, co? No może on szybki nie jest, zobacz, zjem sobie to. Sprawdźmy, powiem, czy on jest szybki, tak? Powiem, co to jest, najpierw sobie go znaczę. Kulanka to jest, okej, dobra, zobaczmy, co jest kulanka. O, jaka słodka pszczółka, dobra, kulanka, zobaczmy, co jest kulanka, jak się ją zabija. Tu gdzieś, o, to jest kulanka. O, czyli ona jest spoko, ona bije tylko wtedy, kiedy ją zaatakuje, to fajnie. Słabe punkty nogi, okej. Odporności, rąbanie, kusie, świeże, cięte, słone. Słabości, rozbijanie, pikantne. Rozbijanie, pikantne. Czym ją bić w takim razie? Mam ją bić młotem? Ona jest tieru trzeciego, o kurde, ona jest gorzej niż chyba pogoniec, nie? Tak, ona jest gorzej niż pogoniec nawet. Ona jest tier trzeci, ej, ona nie będzie łatwa do pokonania. Ociężały kolos grzmiący w głębinach górnego ogrodu. Jeśli go sprowokujesz, może się okazać potężnym przeciwnikiem. Po zabicie może wrócić Breje z owada, część kulanki, skorupy kulanki. Dobra, chcę go rozwalić. Sprawdźmy. Ile on ma HP? A on! A! On jest... O kurde! O! Nie możesz tu dojść! Dobra, ej, to... Nie, jednak możesz! O, dobra, trzeba nie uważać w takim razie. Ej, mogę go łukiem rozwalić, tylko to trochę potrwa oczywiście. On jest normalnie bardzo wolny, ale gdy odpala swojego skilla, to się toczy z ogromną prędkością, raczej się uciec z tego nie da. Właśnie, ciężko było tego uciec, ale mogę go po prostu nawalać sobie. Siema, kumplu, co ty robisz? Co ty robisz? Pyk! Chodź, waliłbym cię z tego może, bo byłoby chyba szybciej trochę. No, ale ty potrafisz atakować, nie? Tak, potrafisz atakować. Co ty robisz? Ej, on się leczy, kurde! O ty, kurde, gnoju! No, ja cię rozbiję się, frajerze. Pum! Ej, to, o, bije go dużo, bije go to dużo! Dobrze. O, ła, tak odległość! Co? Tak nie można! Chyba, to go nawet sporo bije. Pyk, dobra, jeszcze raz. Ja muszę coś w sensie daleko trzymać, bo wiesz, jak mnie wali, to koniec jest. Dobra, nie no, długo będę go walił, bo tak to jest strasznie ryzykownie, że mnie zabije. Ma złuchu typie. Złuchu też, że damage zadaje. Ciekawe, czy na niego skill rozbijanie kamyków wzięło. O, teraz mogę go rozbić, teraz się go rozbija. Kurde, to za wolno mi poszło. Ale ten typo denerwujący jest, serio. Leczy się, frajer. Co ty w ogóle robisz? Już giniesz. Na dwa strzały. A bo na jeden strzał jesteś, dobra, git. Wezwaliśmy kulankę, nasza pierwsza kulanka. Coś słyszałem, że mówiliście dużo o kulankach, że tam jakieś fajne rzeczy z niej są i w ogóle. Zobaczymy, jak sobie zanalizujemy kulankę, co można z niej zrobić. Dostajemy skrupę kulanki, część kulanki, Breja z owada. Okej, nawet nie wiem, czy mi jest Breja z owada, to jest nowa rzecz, wszystko to jest nowa rzecz w ogóle. Dostajemy mi trzy nowe rzeczy, aż więc kozacko. Co ja sobie pamiętam, to jakieś obrażenia od parzenia były, czy coś takiego? Nie mam pojęcia. Tak, to chyba będą obrażenia od spalona trawa. Obrażenia od parzenia. Czy mogę to rozwalić? I... Nic nie wypadnie z tego? Kurde, szkoda. Myślę, że coś z tego wypadnie. Wypadnie coś? Nie, już myślę, że jakiś może aż wypadnie.
coś tam jest, nie? Powiedz mi, że ja mogę na to wejść. Mogę! Nic mi się nie dzieje. Ej, to super. 500 surowej nauki i mamy zęba, panowie i panie. Ząbek nowy. Mega mleczak trzonowy. O, tak. No dobra, tu będzie już parzyć. Tak, o, świerczenie, o kurde. No, tu będzie już parzyć. Co to się odwala? Co tam chodzi niby? Jak tam niby pająk chodzi niby? What? Jak pająk niby chodzi? Tam przecież to jest niepojęte, przecież tu jara się węgiel jeszcze, kurde. Ty pająk se biega, tam jakby nigdy nic. One powalone te pająki są. Dobra. Pod grillem miałem coś znaleźć. Teoretycznie. O ty, co to? Larwa Biedronki! Co to ma znaczyć w ogóle? Larwa Biedronki? O co chodzi? Biedronka tak wygląda? Nie no, bez ja już. No, kole z kwałek ruszał Brazo. A, czyli to nie daje nic nowego oprócz Braze Owada, okej. No, zobaczmy, może. Nie! Nie, bo no dużo pije, nie, no dużo pije. Dobra, tu będzie git. Trafisz mnie stąd czy nie? Nie, trafię. Dobra, to nawalamy sobie w kulankę. Ona sobie w końcu padnie. A w międzyczasie, jak sobie nawalam, to mam takie pytanie do was. Kto ogląda tego momentu i jeszcze jest w tym momencie, to napiszcie komentarz, czy jest u was gorąco teraz, czy u was nie jest gorąco. Jak tam u was jest? Ostatnie dni się zrobiły dość chłodne, ale znowu wraca gorąc potężny, dlatego napiszcie mi, jak u was jest. Czy do wytrzymania, czy jest bardzo gorąco? No, ona się teraz leczy chyba. Jak walnie w łeb? To chyba nie działa. Trochę wam powiem, że te liście mi przeszkadzają. Oła! Jak mnie trafiła niby? Co to miało być? Przecież tak nie można. Dobra, kolanka, weź padnij już, co? Dobra, ostatni strzał. Okej, okay. Trawa! Trawa gnoju jeden! Dobra, leży. Co za trawa to jest? Ja pitole, ona blokuje moje strzały specjalnie dla kulanki. Czemu jesteś po stronie kulanki? Znaczy, no dobra, w sumie powinnaś być w sumie, nie? Po stronie kulanki, no bo to ja jestem tym, który atakuje. To ja tu tym złym chyba jestem, więc rozumiem to, że jesteś trawa po stronie kulanki. Tu coś mam, uuu! Dojdź się odkryć posterunek terenowy. O, tak, mamy posterunek terenowy. I obokowujemy sobie mapę w tym oto miejscu, zarąbiście. O, możemy sobie zanalizować przykład rzeczy. Dobra, analizujemy sobie części kulanki. Mamy ich aż 9, to sporo dość. Na zbroję bym pewnie stykło. I mamy na pierwszej kulanki, na golenicy kulanki klej naprawczy. O, tak. Mamy nowego seta, panowie panie, z kulanki. Mamy też brejazowada. Co się robi z brejazowada? Pewnie jakieś poty zakładam. Topór z termitów! Ole kozaki, zaraz będziemy mieć też levela 10. Skrupa z kulanki niepospolite, pokaż co się z tego robi. Dalsza część seta pewnie czy nie. Hełm z kulanki, jakiś legendarny kurde jest. I mamy 10 poziom. I co zostanie 10 poziom? Miecz czarny, mrówki, tarcze czarne, mrówki, łopata czarny. Czy to jakieś jajca są? What? What? Co to jest? Dobra, ale mamy dużo hajsu, może coś kupimy. Receptura, bomba pokryta lepką substancją, przykleja się do pierwszej napotkania przeszkody. Dobra, zrobię to, to może być nawet spoko. To co bym chciał jeszcze kupić, to chyba nic nie kupię, bo nie jesteśmy na nic, okej, dobra, nieważne. Questów żadnych nie wezmę. I ja sobie lepszę maksymalny rozmiar stosów. Dalej, to musi być zdecydowanie wymaksowane. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Mówi się, że pod workiem carbon monoxide hazard burning charcoal inside can kill you. Dobra, tu jest węgiel i mówi się, że pod workiem jest jakaś katana. Mamy wejście. Co to? To jest węgiel. O kurde! Ja pitole! Bo tam jest katana normalnie, ona taki damage robi. Nie, ja tam idę, ja będę się... Czy ja przeżyję to, jeżeli bym tak zrobił? Nie wiem właśnie, czym przeżył, nie wiem, czy to przeżyję. Tutaj mam najbliżej, musiałbym bardzo szybko pobiec. Dobra, ja zrobię sobie zepsuję sobie ekwipunek trochę, nie? Ale to... Koło to obchodzi? Ja chcę tu katanę, gościu. Katana, dobra, nie wiem, czy to przeżyję, tak? Nie mam pojęcia, ale spróbujemy. Napiję się może jeszcze picia mojego tutaj, zjedz. Będziemy full napici i lecimy, dobra. Pyk. HP. Dawaj. No daj mi to. No, co? O mam! Zdobyłem! Dobra, walcie gnoju, zdobyłem to! Mogę teraz całą drogę tam pójść, nie obchodzi mnie to. Zdobyłem katany, kurde! Do tego skwierczenia trzeba prawdopodobnie zbroi, ale czy jest tak jakiś potkan odporność na to skwierczenie? Nie ma. Nie ma takiej gazowej osłony, to na pewno nie jest to. Czy ja mam coś, co ma odporność? Zdobyłem pikanna kulata. Aha, to jest schemat, a nie to broń jest. Ale mamy i tak schemat na trzeci tier broń. Pikantny kawał, brejazowada. Kawałek wiecznie płonącego węgla.
Co to za powalone rzeczy są? Patrz, jak tu ma dips w ogóle. To jest moja obecna broń, a to jest ta broń. Co się dzieje? Co się dzieje? Czy tam znowu ten potwór jest? Nie no, bez ja już. Pikantny kawał, dobra. Brewa z woda wiem skąd wziąć. Kawał wierszy nie wiem skąd wziąć. Pikantny kawał też nie wiem skąd wziąć. Ale mamy też topór termitów. Szczęki termita, części termita, breja z owada. What? Gdzie termita znaleźć? What? Co się dzieje? Plasko wybuch, to wiadomo, to wybuchowaliśmy sobie. Fajnie, to jest, co się przyda. Nie będziemy się podchodzić do czegoś, tylko po prostu będziemy mogli sobie rzucić tym, to jest super. Nic więcej nie mamy, a nie, mamy seta nowego. Gdzie jest ten nowy set? Chemus, kulanki trzeciotierowe to jest! Blokowanie oszołomienia, ciężki pancerz. Wspaniały ciężki hełm godny Sparty, wykonany z niezwykłej wytrzymałej skorpy kulanki. No wiecie, blokowanie oszołomienia może nie jest jakieś super fajne, ale paciel ma obronę, paciel hełm ma obronę, nie? Dobra, on nie ma aż tak dużo, on ma trochę więcej od Biedronki. No nadal jest silniejszy od Biedronki. Choć Biedronka daje fajniejszy efekt akurat. A do zbroi? No od zbroi Biedronki jest akurat dużo silniejszy. Patrzcie, on tu punkcików daje. Fajnie byłoby go zrobić, byśmy mieli seta na tanka. I chyba będę w to szedł. Tylko muszę mieć jakąś skórę z poczwarki w ogóle. To ja nie wiem skąd to wziąć nawet, nie? I mam też nogawice, które też są... O, one są tylko trochę silniejsze od Biedronki akurat. No te blokowanie oszołomienia jest akurat słabe. Ale trzeba sprawdzić, jaki efekt na 6 levelu się z tego seta dostaje, bo może być jakiś fajny ten efekt. Tak samo to, co mi jeszcze mega ciekawi, to to, że z tego Hrabeusza czegoś tak rozwaliliśmy i do niego jest, od niego jest do zeskanowania coś, nie? I co z tego będzie można craftować? To mnie też mega ciekawi. No on był dość, wydaje mi się, że takim niełatwym stworem do rozwalenia, no bo jest mega szybki i raz go tylko zobaczyłem, więc pewnie go też dużo nie ma. Ten rykowiec w ogóle kozacki jest, że on sobie tak po prostu biega i ma wywalone, nie? Tam gdzie sobie pogonić siedzi. Dobra, idziemy tędy i to jest po prostu przeszkolone wejście, żeby sobie wejść tędy, pyk i sobie idziemy. Ten wiecznie żarzący się węgiel, to chyba to jest właśnie o to świecące, tak? Zaraz sprawdzę, czy będę mógł to wykopać, ale dokładam, żeby je potrzeba trzeciotierowego narzędzia, żeby to wykopać, prawdopodobnie. I te wejście, dobra, to zdecydowanie nie tutaj te wejście było. Ała, ała, bolało. To wejście było tutaj, tak, tutaj. I no, to jest zdecydowanie w miejscu, który parzy sobie. Kurde, nie wiem, czy to tam da zrobić. No spróbujmy, nie? Spróbujmy. Dobra, uwaga, szybko, szybko. Dawaj, dawaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Potka, 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 potka. Dobra, udało mi się, udało mi się, udało mi się, udało mi się, dobra. Uff, uff. Tam widzę, że są rzeczy nowe. Są. I będziemy musieli to wszystko tutaj pozwiedzać. Kurde, to do zwiedzania jest dużo rzeczy fajne, ale kuzacko. Tam jakieś dziury wielkie są w ogóle. Tam coś na pewno ciekawe, tam jakieś nowe stworzenie żyje. Te gnoje pewnie są, co wychodzą i atakują. To one będą denerwujące. To mi jakoś mega dużo nie bije. Zobacz, czy się tego wykopać? Nie, chyba się tego wykopać nie da. Nie wiem. Nie było pokazane, że się to kopać, więc nie wiem skąd wziąć ten kawałek węgla. Co jest? Kurde! Tutaj tak boli? Czemu tak boli? Jak mi to zabrało, kurde, damage'a, nie ogarnąłem. Co to za jakiś boss jest? Czy to jest Zuk? O kurde, o nie! Wyskakuj stąd. Dobra, Zuk. Czarny, a to jest chrząszcz, nie Zuk. Czarny, w ogóle czemu on agresywny? Chrząszcz agresywne są, one takie niemiłe są bardzo. Kurde, co za gnoje jedne, no. Jap, to jest za chrząszcz, frajer. O, to jest Miksar. O, jestem Zuk. Dobra, nie wiem, czy ja tam dalej tego rozwalić. Dobra, on poszedł teraz w miejsce, gdzie nie ucieknie. Idealnie. Kurde, dobrze. Wybugowaliśmy go. Pyk, dobra, jeszcze raz. Idealnie. O tak. Migocząca skorupa. Nie wiem, co to jest, ale wiem, gdzie się już dwa pojawiły, więc fajnie, że znam ich pozycję. Dobra, tu mam Miksara. No, odpalać go nie będę, bo wiadomo, czym jest Miksar. To jest taki tower defense trochę, musimy wybronić go i potem dostajemy nagrodę w postaci chyba 2000 właśnie surowej nauki. Zrobimy to później, bo dokładam, że ten mikser tutaj jest dość potężny. Nic tu nie ma. Udało ci się odkryć butelka mleczaka trzonowego. What? To jest mleczak! Bierzemy go! Co jest? Milk Molars. Czy to jest żarcie i od samego początku to były jakieś landrynki czy coś w tym stylu? To nie były prawdziwe zęby? Ja pitole, naprawdę. Tak, wiesz. No, przecież normalne zęby nie mają znaków, to sobie. To było jakieś jedzonko po prostu. Ja. To ja znajdowałem jedzonko. Ej, chciałem takie coś zjeść, gdzie to kupić? Gdzie to takie coś kupić? To jest kozackie, zęby jesz po prostu sobie. Fajnie to wygląda.
To są te rury. Okej, dobra, to jest piaskownica i tam są te rury. Interesujące. Jak coś, to nie musicie mi pisać. Jeżeli ktoś napisał, no to... To ja jeszcze wiem. Wiem, jak wejść tutaj. O. Wiem, jak tam wejść. To pisać mi tego nie musicie. W tej rurze coś jest. Mam, nie mam sobie do nurkowania, niestety. Zobacz, to jest głębokie bardzo. Przypłynę się tak na szybko. Okej, tam jest coś do rozwalenia. Dobra, rozwalmy to. Nie wiem, czy to jest... głębokie... Co to? Klucz do... Klucz do labiryntu Minotaura? What? Co jest nie tak z tą grą? Klucz do labiryntu Minotaura? Jo pitole! Gdzie jest jakiś labirynt... Labirynt Minotaura? Ale pufalona, co ta gra jest jakaś chora na głowę ta gra? Jo pitole, klucz do labiryntu Minotaura se znalazłem po prostu. Przedaj jeszcze tak się w tej okolicy tej... tej piaskownicy tak... z ciekawości czystej, nie? I to jest ten zatruty biom, ale w nim możemy chodzić już bez maski gazowej, więc fajnie. Możemy jeszcze w sumie... A bo dobra, to zostawimy sobie na następny odcinek. To zostawimy sobie na następny odcinek i w następnym odcinku pójdziemy zwiedzić te laboratorium w tym zatrutym biomie. I prawdopodobnie tam będzie boss w tym laboratorium do pokonania i pokonamy sobie też bossa. A teraz, ja bym chciał wrócić do domu i zrobię szybkie zbieranie kamyczków. Zbierzemy sobie sporo kamyczków i zaczniemy rozbudować naszą bazę. Po pierwsze, chciałbym zrobić całą bazę naokoło, czyli że będziemy mieć przejście naokoło całego drzewa. To jest jedno. A drugie, zacząłbym powoli budować schody na górę. I to raczej nie byłyby schody, chyba bym drabinę budował. Nie wiem, co jest szybsze. Zbudujemy sobie właśnie drabinę, zobaczymy, czy drabina jest szybsza od schodów. Czy jest to mrowisko? Tak, to jest to mrowisko. Podejdę do tego mrowiska, żeby zebrać więcej jajek, ale to innym razem sobie pójdziemy do niego i zbierzemy. Przy okazji zbierzemy z tego mrowiska wszystkie zęby, które są i ostatnią część zbrojki z pszczół. I sobie jeszcze, tutaj też te kości zobaczymy, że serio tam są jakieś kości, pozostałości po poprzednich graczach. No bo teraz mamy pytanie, bo wcześniej słyszeliśmy taki dziwny dźwięk przy naszej bazie. Czy to jest znowu ten zepsuty pogoniec? Nie mów mi, że on się tu powiedział, że tak cały czas respił. Znaczy niby lepiej, bo jest coraz mniej pogońców w okolicy, bo dwóch chyba on zabija tam. Zatrułeś mi drzewo. O ty frajerze. Ej, pogoniec, ty rozumiesz, że to nie jest już twoja chata, nie? Oni się biją, czy nie? What? Ja pitole, nie mów mi, że ten drugi pogoniec też się zatruje za czasem i będzie dwóch tych zatrutych. Ja pitole, czemu oni tu hacjentę zrobili? O co biega ty? Jakie są wykurzyć tamtąd? Ale frajerzy to są, no nie no, chatę co zrobili przy mnie normalnie. Dobra, to bierzemy sobie może z jedną linijkę gliny i z jedną linijkę. Chociaż kamienia trzeba więcej, dobra, to kamienia weźmiemy sobie na maksa. I to wszystko idzie na budowę naszej bazy, czyli leci sobie to i to i obkrążamy w ten sposób całe to drzewo. O tak, ale będzie całe drzewo fajnie obkrążone. Tu nie wiem, czy jest to zbudować przy tak dosłownie tym drzewie. Ale kurde, fajnie będzie tak całe drzewo mieć obkrążone. Gorzej jak nam, bo to zakładam, że trzyma co trzyma. Właśnie nie wiem, jak to działa, co trzyma co. Tu w ogóle jest 20... What? Czemu tu jest aż 28? Ale dziwnie. Zakładam, że ten blok trzyma tamte wszystkie. Właśnie gorzej byłoby, jakby jeden blok padł, to mógłby być mały przypał. Mam nadzieję, że filary naprawią tę sprawę. Co to za dziwna dziura, lol. Byśmy mogli ją wykorzystać jakoś. Ej, fajna dziura, kurde, ale fajna dziura w tym drzewie. Może byłoby jakoś wykorzystać ją do czegoś. Coś tu walnąć, może tu łóżko bym walnął w tym miejscu. Ej, to było nawet fajne, tutaj łóżko sobie walnąć. No i to takiego mojego kampa sobie zrobić. Ej, kurde, to było nawet fajne. Fajne miejsce to znalazłem, naprawdę fajne. Dodam, że mało kto pewnie tak bazę robił wokoło tego drzewa, więc pewnie mało osób wie, że w tym drzewie, w tym jest taka dziura jest. Pewnie mało osób o tym wie. Nie, żeby ta informacja jakaś mega przydatna była, nie? Ale fajna, fajnie wiedzieć. I jesteśmy tutaj już, jesteśmy już tak blisko, jesteśmy na jednej drodze do celu. Dobrze, jeszcze troszkę, pyk. O kurwa, nie wiem, że mam obkrążone całe drzewo, nie? Nie wierzę w to, to jest tak dziwne. Mamy wgląd na całą mapę, jest bardzo, bardzo wysoka. Jesteśmy super wysoko. A to jeszcze nie będzie najwyższy punkt w tej bazie, ponieważ ja będę budował jeszcze oczywiście wyżej, żeby nie było. Będzie wyżej. Trochę psujemy sobie tego grzybka, nie? Tak troszkę smutek jest w sumie to. A co to się dzieje o tutaj? Na czym ja to stawiam teraz, bo nie wiem. Tutaj mogę tak... Po środku dziwnie mogę postawić, właśnie nie wiem na czym. Wiem, że mógłbym postawić pewnie na grzybie tym, bo na tym grzybie da się stawiać.
No tak, o tutaj. I co ja, co ja na czym ja to stawiam? Czy ja to stawiam na grzybie? Jeżeli tak, to chyba tak zrobię. Wiem, że to będzie bardzo, bardzo nierówno. I dałby się to naprawić potem, czy nie za bardzo? Chyba nie będzie dało rady to naprawić. To nie wiem, czy tak chcę. Ale to chyba jest na grzybie postawione. Znaczy, mogę pół blok zrobić z tego? A, nie mogę. O kurde, to słabo w sumie. Bo jakbym mógł pół blok zrobić, to bym po prostu zrobić coś takiego, że podłoga z trawy i pomiędzy to dać. No to może zrobimy tak. No niech będzie, bo tak na tym piętrze, nie będę tego piętra pewnie bardziej rozwijał, nie będę go pewnie mocno zwiększał. To możemy na razie tak zrobić, zawsze będziemy mogli to potem sobie poprawić, jeżeli będzie trzeba. Chciałem tego grzybka mieć zostawionego, to tak nie, to nie wypada, więc fajnie. Ja chciałem mieć tego grzybka zostawionego, bo to fajnie. Fajne są te grzybki, lubię je. Szanuję te grzybki bardzo, bo dzięki tym grzybom mogłem sobie fajną bazę stworzyć. I teraz sobie przejdźmy wokoło, pojawimy się wokoło tej bazy całej. Zacznijmy sobie może od tej nowej strony, której tutaj jesteśmy. Idziemy sobie po prostu tędy. I sobie po prostu idziemy tędy. Widzimy całe jeziorko nasze tylnie, widzimy gilla, widzimy wszystko, co jest z tyłu naszej bazy. Tam wejdzie wiadomo update nowy, to będziemy też widzieć nowe rzeczy. To pewnie tyrolki będą sobie zjeżdżały do tamtego biomu, 100%. Pewnie tyrolka będę chciał zrobić tutaj też. Tam sobie walnę tyrolkę i tam pewnie jakieś drugą bazę sobie może walnę, kto wie, bo to takie fajne miejsce na bazę tutaj sobie zrobić. I tam tyrolkę walnę i prawdopodobnie tą tyrolkę walnę sobie na lampę może. To było nawet fajne, bo wiadomo, to będzie wysoko dość. I ta tyrolka by sobie zleciała na tą lampę. I na tej lampie byśmy taką, powiedzmy, malutką bazę sobie zrobili. I ta baza malutka byłaby na cały ten rejon, nie? No to jest wiadomo, dość spory rejon, więc fajnie byłoby mieć tą małą bazę, do której byśmy mogli przychodzić, zużyć itemy, czy inne rzeczy robić. I to właśnie ta tyrolka by była. Tylko pytanie teraz, jak by to zrobić, żeby wrócić też tyrolką? Prawdopodobnie postawiliśmy tam drugą tyrolkę, byśmy postawili i walnęli ją. Może by nawet doleciała tutaj. Zawsze można by spróbować, czy ona doleci tutaj. Jeżeli by doleciała jakimś cudem tutaj, to byłoby wspaniale. Jeżeli by brakło troszkę, to byśmy może zrobili taką malutką twierdzę do góry i od niej puścili tyrolkę i ta tyrolka by sobie trafiła tutaj. Byśmy mieli dwie drogi. Byłoby zarąbicie, byśmy tam szli i zawracali do bazy tutaj, do głównej. To byłoby naprawdę super. Tu mam takie fajne dziurkę. Ja to właśnie myślę nad tym, żeby sobie może nie postawić łóżka i takiego malutkiego kampa sobie to zrobić. To takie przytulne, bardzo fajna dziurka jest. No i możemy sobie iść też tędy. No tutaj tyrolki. No, jedna tyrolka pewnie będzie szła o tam do żywopłotu i tam gdzieś ją postawimy sobie, ja wybiorę jeszcze miejsce gdzie, zobaczymy gdzie to będzie dokładnie. I to w sumie tyle, byśmy mogli też tyrolkę jeszcze jedną walność tam, tyrolkę, jeżeli tam by coś w przyszłości było. Jedną tyrolkę mamy tam, więc jest spoko, na pewno fajnie byłoby mieć jedną tyrolkę gdzieś o tam do tego biomu tam. I jeszcze jedną tyrolkę fajnie byłoby mieć gdzieś tam i może jeszcze jedną do piaskownicy i jeszcze jedną gdzieś do tamtego biomu, gdziekolwiek tak naprawdę. Na te krzesło byśmy mogli walnąć, jeżeli się da, albo gdziekolwiek tam, gdzie jest jakieś bezpieczne miejsce. To jest mój pomysł na tyrolki, na tą całą mapę, no bo tyrolek nie opłaca się walić o tutaj gdzieś. Po co mi to? Przecież ja tu mogę zejść sobie po prostu i będę tu w chwilę, no to jest, nie wiem, minuta drogi. Dobra, to jako że mamy obkrążone to ładnie, te rzeczy jak to, tak naprawdę mógłbym to budować tak, żeby sobie nie wypaść z bazy niechcący. To właśnie sobie może itemy, które są potrzebne na to. Tylko ja właśnie mam tych igieł mało. Dobra, teraz tego budować nie będę, skoro tych igieł mało mam, bo jeszcze tych igieł trzeba dużo więcej zbudować. Dobra, to co z tymi, z tą drabiną? Czy ją się trudno robi, czy nie? Sprawdźmy. Drabinę się robi tutaj. Łodyga łupina z tego. Dobra. Ją po prostu mogę tak dziwnie postawić. Gdzie musi mieć drabinę? Mogłaby się ona w takim miejscu jak to. To miejsce nie jest złe. O, i ona mogła być osą. Idealnie. Ale ten grzyb jest kozak, grzybie, jesteś kozak, grzybie. Uwielbiam cię, grzybie, jesteś kozak. Jesteś takim kozakiem, grzybie. Ja ci serio mówię, jesteś takim kozakiem, grzybie. Spinaj się. Jak się spiąć? A! Źle drabinę zbudowałem. What? Dobra. Sorry, kumplu, sorry. Źle drabinę zbudowałem. Moja wina. Dobra, może tak. Tak powinno być git. Czy to dotknie... Co się stało? A pod grzybem jestem. Czy to dotknie ściany? No tak trochę chyba dotknie tej ściany jeszcze. No dobra, przypał, bo ja bym chciał oczywiście pójść za, nie? Ja bym chciał dosłownie se walnąć to chyba na maksa? Chyba na maksa. A, bo na to łodygi idą. Dobra, to trochę gorzej. Właśnie nie wiem, czy to... będzie dało się w ogóle zbudować, szczerze, czy to jest, da się, zobaczmy, wspinaj, nie, wspinaj się. No właśnie, nie mogę. To, jak ja mam to zrobić w takim razie, skoro się nie da? Nie mogę budować raczej z jakiejś odległości wielkich, no nie mogę.
No to tak, no to, to nie, nie da rady, muszę schody w takim razie zrobić. Okej, dziwne, dobra, weź to utylizuj. Czas to budować, kurde, ile to materiału będzie, nie no, moje liny biedne, moje biedne liny do ulepszania mojej zbrojki, no. No nie no, kurde, moje liny. Mam nadzieję, że to nie będzie wszystko wyglądać, że te schody są tutaj, do góry sobie tak dziwnie. Nie, nie powinno, powinno być w miarę spoko. Jak tam oddzielenie? Dwa klocki i tutaj oddzielenie też dwa klocki. Dobra, to jest mniej więcej równo, jest tak mniej więcej po środku. I właśnie takie coś chciałem osiągnąć, żeby to nie było nierówno, bo to mi by, potem by strasznie bolało. Właśnie, ile tych linii jeszcze tam mam? Cztery, dobra, czyli już nic więcej nie zrobię, okej. Okay. Dalsze rzeczy będziemy robić później, jak ja na farmie tych lin, bo ja zakładam, że po prostu w tym pewnym odcinku tak na ostrę po farmie rzeczy. I jeszcze ktoś w ogóle proponował to, żeby live'a zrobić. I to też głupi pomysł nie jest, bo mogliście po prostu na live'ie nic nie zwiedzać, nic nowego na live'ie nie robić, tylko po prostu wyfarmić bardzo dużo materiałów, tak super dużo. Tylko ja ostrzegam was z góry teraz, że jakby był live, bo możecie to sobie po tym odcinku zasadzić, że chcecie live'a. Jakby był live, to on nie byłby z kamerką. Na live'ie mój telefon by nie wytrzymał, jeżeli to byłyby ponad 2 godziny, to by pewnie się po prostu rozłączył z czasem, albo by się zbyt gorący był, a nie chcę ryzykować, że coś mi ze telefonem stanie. Nagrywanie przez 2 godziny to dużo jest bardzo, jak na telefon. Telefon nie jest przyczyną do takich rzeczy raczej. Ale też nie chodzi o to. Jakbym chciał nagrywać z kamerką, znaczy nagrywać live'a robić z kamerką, to miałoby na lekkie opóźnienie, ponieważ robiłbym to jakimś programem i łączył telefon z programem i potem ten program podczepia pod właśnie OBS-a i na OBS-ie byście wzięli ten obraz, więc pewnie byłoby jakieś opóźnienie i to mogłoby dziwnie wyglądać, byłoby zupełnie inaczej niż na filmach jest, jakościowo i wszystkim innym. Dlatego prawdopodobnie bym nie robił tego z kamerką, byłoby bez kamerki. Dlatego napiszcie, co sądzicie. Jeżeli chcecie, nadal, nawet bez kamerki, tego live'a na farmienie materiału, bo w tej grze naprawdę coś już czasu idzie na farmienie materiałów, to możemy zrobić. Oczywiście zapis live'a pewnie by był, więc ci, co by pewnie tego live'a nie obejrzeli, to mogliby sobie go obejrzeć później. Dałbym go jako odcinek półtora, nie? Czyli, nie wiem, tam, powiedzmy daję teraz randomową liczbę, 15,5, nie? 15,5 odcinek czy coś. I on by nie miał większego znaczenia, po prostu byłby farmienie materiałów czyste i byśmy sobie mogli pogadać, mogłem podpowiedzieć na wasze komentarze, byście mogli jakieś pomysły na następne odcinki dać, gdzie pójść, gdzie coś fajnego znaleźć, ale bym oczywiście tego na live'ie nie robił. Nie robiłbym tego na live'ie byłoby same farmienie i to w sumie tyle. Napiszcie mi, co sądzicie, a to ma tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, napisać komentarz i kliknąć w tego ostatecznego czerwonego guzika, żeby nie przegapić powiadomienia o następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye!